Mimo spadającej temperatury w poniedziałkowy poranek atmosfera zrobiła się prawdziwie gorąca i to pod biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach. To tam ustawiła się długa kolejka po tani węgiel, o dostępności którego jeszcze kilka miesięcy temu mówił premier. Tak związkowcy sierpnia 80 po raz kolejny postanowili o sobie przypomnieć. Dzisiaj pan premier powinien wyjść do tych milionów Polaków i powiedzieć im, gdzie jest ten tani węgiel. My właśnie po niego przyjechaliśmy, chcielibyśmy go zakupić. Chcielibyśmy, żeby pan premier w końcu tak zaczął dbać o Polskę, jak dba o interesy swoje i własnej rodziny. Już dziś za tonę węgla na wolnym rynku trzeba zapłacić blisko 3,5 tysiąca złotych. Znacznie taniej sprzedają go polskie kopalnie. Szansa na tanie zakupy dla wielu jest jak wygrana w loterii, niby możliwa, ale mało prawdopodobna. Związkowcy przekonują, że aby wydobywać więcej węgla, kopalnie potrzebują inwestycji. To jest między innymi decyzja o tym, żeby wpisać węgiel jako paliwo przejściowe, podobnie jak gaz, do polityki energetycznej państwa. To jest między innymi decyzja o tym, żeby rewitalizować bloki energetyczne konwencjonalne. Eksperci natomiast alarmują, że szeroko rozumiany problem węgla nie jest sytuacją przejściową, a wizją na najbliższych kilka lat. Bo jak przyznaje były wiceminister, polski węgiel tak zwanej gorszej jakości jest dokładnie takiej samej jakości jak lepszy węgiel sprowadzany z zagranicy. Wobec deficytu energii z ekologią się troszeczkę rozstajemy na kilka najbliższych lat. Natomiast największy problem będzie z węglem grubym, tym, który jest potrzebny do opalania w domowych paliniskach. Tego węgla Polska generalnie zużywa 9 milionów ton na rok, wydobywa 2, a reszty nie ma gdzie kupić, bo taka jest prawda. I tu będzie problem. Problem do rozwiązania chyba tylko poprzez to, że dopuszczony zostanie do obrotu węgiel gorszej jakości, ale zawsze to będzie węgiel. W sezonie grzewczym na pewno zmierzyć trzeba się będzie z kryzysem. Związkowcy od premiera oczekują rozmów, dlatego dziś i w każdy następny poniedziałek będą ustawiać się w kolejce nie tylko po tani węgiel, ale też by zapisać się osobiście na spotkanie z Morawieckim. W poniedziałkowy poranek padła deklaracja ze strony dyrektora biura poselskiego premiera, że kontakt z zainteresowanymi nastąpi.